Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka. Dzisiaj przychodzę do was z Book Haulem. Wprawdzie całkiem niedawno były zapowiedzi miesiąca i tam pokazywałam wam sporo nowości, ale zaraz po tym odcinku z nowościami posypało się całkiem sporo paczek, więc kręcę dla was Book Haul, żeby pokazać wam książki, które zaraz potem do mnie przyszły. Zatem zostańcie ze mną, żeby zobaczyć, co też nowego zagościło na moich półkach. Pierwsza książka, którą chcę wam pokazać, to książka, która trafiła do mnie za poleceniem Karoliny z kanału Cambook. Jest to książka, o której ona mówi bardzo dużo, bo to jest ostatnio jej absolutnie ulubiona seria. U mnie póki co znalazł się tylko pierwszy tom i jest to Maresi. Ja mam wydanie angielskie i jest to książka o kobiecej przyjaźni, o kobiecym oddaniu. I mam nadzieję, że to będzie fajna przygoda. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, zanim skusicie się na tę historię, odsyłam was do kanału Karoliny. A ja nie mogę się doczekać, kiedy znajdę chwilę, żeby tej historii poświęcić nieco więcej czasu. To nie jest gruba lektura, zatem podejrzewam, że spędzę miłe popołudnie z tą książką właśnie. Maresi. Na polskim rynku już są 3 części. Druga książka, która do mnie wpadła, to tym razem nieco baśni, nieco fantastyki. To taka Alicja w Krainie Czarów dla nieco starszych czytelników, ale wciąż jest to historia młodzieżowa i jest to kontynuacja Alicy i Czarów, tym razem Alisa i Obłęd. Tak jak mówiłam, historia utrzymana w klimacie Alicji w Krainie Czarów, sporo czarów, sporo magii i takiej, wiecie, dziewczęcości i miłości zarazem. No, także wiecie, jeżeli macie ochotę, gorąco polecam. Ja podejrzewam dopiero w wakacje. Wpadła też do mnie dwutomowa, póki co, seria również dla młodzieży. Jest to kontynuacja bestsellerowej serii Baśniobór, tym razem Smocza Straż, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wilga. Tak, musiałam sprawdzić, czy dobrze pamiętam. Pierwszy tom i drugi. Historia o smokach to niby coś dla mnie totalnie obcego, ale jak wiecie, ja pracuję z dzieciakami, więc fajnie by było też swoją wyobraźnię otworzyć na takie kierunki literackie, bo jak gdyby coś, co jest dla mnie obce, dzieciom jest bardzo, bardzo przyjazne i bardzo bliskie i fajnie też zaprzyjaźnić się z takimi stworami, więc dlaczego nie? Podejrzewam, że to się będzie bardzo szybko i bardzo przyjemnie czytało. Nie wiem, znacie tę serię? Chcielibyście mi już może coś na ten temat powiedzieć, może coś więcej o Baśnioborze, bo podejrzewam, że Baśniobór jest wam bardziej znany właśnie może niż Smocza Straż, a może Smocza Straż już też, może moglibyście mi coś powiedzieć na temat tej serii. Jestem bardzo ciekawa i chętnie usłyszę waszą opinię na ten temat. A jeżeli o seriach mowa, no to mam też w końcu zakończenie tej jakby największej serii ostatnich czasów i najgłośniejszych, czyli Sarah J. Maas. Mam Królestwo Popiołów, ten ostatni tom w 2 częściach. Wciąż brakuje mi tych, wiecie, środkowych tomów, bo czytałam tylko pierwszy i drugi, a chciałabym jakby uzupełnić sobie pozostałe części również, bo jakby, no tej historii jestem ciekawa, bo, o, w tą stronę, bo historia mnie pochłonęła i jestem jej ciekawa. Chociaż z tego, co słyszałam właśnie na YouTubach polskich, że może jakby to zakończenie wcale nie jest zbyt porywające, ale dlaczego nie? Chociaż no jakby ta ilość stron jest dość przerażająca. Ale ja ciągle jestem na tę serię otwarta. Fajnie czasami iść trochę w innym kierunku niż to, co czytamy na co dzień, nieprawdaż? Dlaczego nie otworzyć swojej wyobraźni właśnie na coś nieco bardziej fantastycznego?
A jeżeli fantastyka i science fiction, science fiction to już jest totalnie coś, co odbiega od moich klasycznych zainteresowań literackich, to coś, co mnie skusiło swoim opisem i skusiło mnie po okładce, bo okładka jest bardzo interesująca graficznie. Zresztą zobaczcie sami. Ta grafika jest bardzo, bardzo interesująca i z tego, co widziałam, to w oryginalnym wydaniu tej książki jakby była zachowana właśnie ta sama, znaczy w polskim wydaniu jest zachowana grafika oryginalna. I z tego, co możemy przeczytać w opisie tej książki, jest to historia o poszukiwaczach cienia, bo ów cień daje jakąś szczególną moc. Brzmi nieźle, brzmi intrygująco, jest to dość pokaźna historia. Jestem ciekawa, czy mnie złapie ta historia, czy jednak polegnę, ale mam zamiar spróbować i powiedzieć sprawdzam, czy może będzie to wreszcie jakiś science fiction, które mnie pochłonie. Cień pojawił się w księgarniach 5 czerwca i jest to również początek nowej serii. Jest to tom pierwszy Kronik Kajtanu. Także coś dla wielbicieli gatunku. Podejrzewam, że fani science fiction już się zabrali za tę książkę. U mnie czeka na swój moment, ale podejrzewam, że wkrótce on nastąpi. Przechodząc do wydawnictwa Znak, kontynuacja serii, wiecie, tej takiej mojej creepy serii, książki do podczytywania, o której Wam już mówiłam bodajże w zeszłym miesiącu. Tym razem książka o samobójstwach, zabójstwach, tych takich najbardziej interesujących, intrygujących. Książka pod tytułem Zastrzelić, zadźgać i otruć, czyli historia morderstwa. Znowu książka tylko dla czytelników dorosłych, bogato ilustrowana, wiele interesujących opisów. Ja mam zamiar za tę serię się zabrać, znaleźć kilka ciekawostek dla Was i zrobić oddzielny odcinek o obu tych książkach. Ale wiecie, muszę złapać taki humor na taką nieco wisielczą lekturę. No, także taki prawie że halloweenowy odcinek w środku lata, nie? No, ale wiecie, taka pora premiery tychże tytułów. Oba już na rynku, drugi od dnia 5 czerwca. Drugi tytuł od wydawnictwa Znak Horyzont, który trafił w moje ręce, to zbiór reportaży. Zbiór reportaży, który ukazał się na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. Jest to tytuł Zdarzyło się naprawdę, opowieści reporterskie autorstwa Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej i Katarzyny Błaszczyk. Jest to zbiór reportaży, które powstały w ten sposób, że autorki jakby powróciły do historii reportaży najbardziej popularnych, które właśnie gdzieś kiedyś ukazały się na antenie trzeciego programu Polskiego Radia i jakby one powróciły do tych historii i jakby sprawdziły, co się wydarzyło z bohaterami tychże reportaży. Wiecie, jest to taki powrót do źródeł. Ja bardzo lubię czytać takie książki reportażowe i jestem tejże książki bardzo ciekawa. Nie wiem, czy przeczytam ją całą, czy przeczytam ją fragmentami. Zobaczymy. Z tego, co widziałam, jest tutaj na pewno historia chociażby o galeriankach. Pamiętacie, tak, że... Przepraszam widzów młodszych. Kup mi dżinsy, zrobię ci loda, tak? Ale no jakby z tego właśnie, z tego reportażu wziął się ten cytat i późniejszy film pod tytułem Galerianki, który zyskał olbrzymią popularność, ale jakby no właśnie to są te początki, tak? I teraz mamy książkę. Zobaczymy. Ja mówię, sprawdzam. Polecam gorąco. Dwa ostatnie tytuły, o których mam zamiar Wam powiedzieć, to już są takie typowo letnie lektury, takie dziewczyńskie lektury, no ale przecież jest lato, no to potrzebujemy też książkę taką, wiecie,
plażową, relaksacyjną. Pierwsza propozycja od czwartej strony, obie premiery z 5 czerwca. Pierwsza z nich to Pocztówki Agnieszki Lis. I jest to, wydaje mi się, trochę taka satyra na Polaków wypoczywających na wakacjach all inclusive. O tym, jak to Polacy lubią się zachowywać właśnie na takich czasach all inclusive. Jest to książka krótka, podejrzewam, szybka w czytaniu i podejrzewam, że również bardzo śmieszna. Bo jakby dobrze wiemy, co to na takich all inclusive w czasach potrafi się wyrabiać. Przecież zaplacone, co nie? No właśnie. No, to pierwsza wakacyjna propozycja. Druga i zarazem ostatnia książka w moim dzisiejszym zestawieniu book haulowym to książka od wydawnictwa Burta Książki i jest to Anna Klara Majewska, Majorka na końcu świata. I to jest, pozwólcie, że zerknę, już czwarta książka serii. Aczkolwiek książki można czytać jakby niezależnie od siebie, one wszystkie są tematycznie związane z tymi samymi bohaterami i w jakiś sposób z Majorką. Tym razem bohaterka już jak gdyby buntuje się o Bidulka, że ona już nie chce kolejny raz wyjechać na rodzinne wakacje na Majorkę, a wolałaby do Japonii. Problemy pierwszego świata, nie? No, ale zdarza się tak, że znowu wyjeżdża na Majorkę, a później z tej Majorki do Japonii. W tej Japonii gdzieś tam spotyka faceta, który gdzieś tam się w jakiś sposób za nią ugania od dłuższego czasu. Ale z tego, z czego słynie podobno ta autorka, nie wiem, bo nigdy nie czytałam jej książek, to jakby takie, takich, wiecie, bystrych zwrotów dialogi, więc jakby na tą, wiecie, taką szybką wymianę zdań liczę, bo ja takie, wiecie, szybkie właśnie wymiany lubię w książkach i zobaczymy. To również jest bardzo krótka lektura, mam nadzieję, na taką wakacyjną, lekką rozrywkę, wiecie, taki relaksujący wieczór albo popołudnie w parku. Dlaczego nie? No, to tyle. Mam nadzieję, że któryś z tych tytułów Wam się spodobał, może się skusicie, może coś sobie kupicie i również poczytacie. Serdecznie Wam te tytuły polecam. No, może sami chcielibyście mi polecić jakiś inny tytuł do poczytania. Jeżeli wpadną mi w ręce jakieś nowe książki jeszcze w tym miesiącu, również nimi się z Wami podzielę. Tymczasem to już wszystko. Jeżeli mój odcinek Wam się podobał, wiecie co robić. Kciuki w górę, komentujcie, proszę subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!